Zdjęcia przedstawiające budynek Kolegium Paderewianum z zewnątrz i wewnątrz. Pojawiają się kolejno fotografie, fasady budynku, wejścia głównego, schodów i wind. Nazwa cyklu wykładów Wykłady otwarte w repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego, wykład ósmy, historia. Plansza ze slajdem tytułowym Znaki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktor habilitowany Zenon Piech, profesor UJ. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Zenon Piech. Jestem pracownikiem Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Zakładu Nauk Pomocniczych Historii i chciałbym dzisiaj wygłosić wykład zatytułowany Znaki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Bardzo serdecznie zapraszam Państwa na wykład. Sala szkoleniowa w dziale do spraw osób niepełnosprawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ogólny kadr na salę. Po prawej stronie za biurkiem stoi prelegent, doktor habilitowany Zenon Piech, profesor UJ z Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po lewej stronie widoczny rolap działu do spraw osób niepełnosprawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. W tle ekran, na którym wyświetlana jest prezentacja towarzysząca wykładowi. Wykaz autorów fotografii oraz źródeł prezentowanych materiałów znajduje się pod linkiem zamieszczonym w opisie do wykładu. Wykład na temat znaków Uniwersytetu Jagiellońskiego przeprowadzi nas jednocześnie przez 600-letnią historię Uniwersytetu Jagiellońskiego, przez strukturę tej uczelni, będzie związany z historią wybitnych profesorów, którzy w tej uczelni wykładali studentów. Będzie to po prostu taka historia Uniwersytetu Jagiellońskiego widziana poprzez pryzmat tytułowych znaków. Na początku trzeba odpowiedzieć na pytanie, co będziemy rozumieli pod pojęciem znaku, jak kształtuje się ten zespół, który jest przedmiotem naszego wykładu. Otóż zespół znaków Uniwersytetu Jagiellońskiego składa się z sześciu grup. Tworzą go insygnia rektorskie oraz dziekańskie, i to jest grupa pierwsza, następnie pieczęcie uniwersyteckie, herby, ubiory. Rektorów, dziekanów, profesorów oraz studentów uniwersytetu, święci patronowie uniwersytetu i poszczególnych wydziałów oraz w późniejszym czasie personifikacje uniwersytetu i wydziałów, w końcu insygnia służące do dawnych promocji uniwersyteckich, doktorskich, a mianowicie biret, pierścień oraz księga. Pojęcie znaków Uniwersytetu Jagiellońskiego może kojarzyć się, i tak powiedziałem zresztą, z tradycją. Natomiast jest to temat, który jest związany również ze współczesnością. I w zasadzie nieraz nawet nieświadomie czy półświadomie żyjemy w kręgu tych znaków, ale spoglądamy na nie, spostrzegamy je, a nie zawsze wiemy jaka była ich historia, jaka było ich znaczenie, jaka była ich treść i to też będzie tematem tego wykładu. Znaki uniwersytetu są obecne, na przykład herby na budynkach uniwersytetu. W czasie świąt uniwersyteckich wywieszane są chorągwie uniwersyteckie, na których jest herb uniwersytetu w tym administracyjnym biurowym w obiegu uniwersyteckim są używane papiery firmowe, wizytówki, koperty z herbami uniwersytetu, dyplomy noszą licencjackie, magisterskie, doktorskie, habilitacyjne, herby, noszą herby, inne znaki uniwersytetu. Czyli mówiąc krótko, znaki uniwersytetu są takim łącznikiem pomiędzy tradycją i współczesnością. Ta współczesność czy ten, czy ten łącznik pomiędzy tradycją i współczesnością dochodzi kilka razy w uniwersytecie do głosu, zwłaszcza w czasie uroczystego rozpoczęcia roku akademickiego. Wówczas 1 października y, władze rektorskie i dziekańskie przechodzą w uroczystym pochodzie z kolegium Majus, z tej najstarszej siedziby y, uniwersytetu, do współcześnie Auditorium Maximum, chociaż w tym roku tutaj na prezentacji, pokazana na prezentacji inauguracja roku akademickiego odbyła się bardzo nietypowo. W warunkach reżimu sanitarnego, przy ograniczonej obecności zarówno przedstawicieli Uniwersytetu, jak zwłaszcza środowiska studenckiego, to pierwszy rok od czasów wojennych, że prawda, studenci nie uczestniczyli w inauguracji roku akademickiego. Nietypową cechą tego wydarzenia w tym roku było również to, że w czasie uroczystego pochodu uczestniczyło dwóch rektorów, albowiem jest to rok zmiany władzy rektorskiej. Na prezentacji widzimy e, ustępującego rektora, profesora Wojciecha Nowaka oraz rektora obejmującego władzę, e, profesora Jacka, Jacka Popiela, w tradycyjnych togach rektorskich, poprzedzonych e, berłem niesionym przez Bedela to jest berło ufundowane przez e, e, króla Władysława Jagiełę. Natomiast za rektorami idzie jeszcze dwóch woźnych uniwersyteckich bedeli, którzy niosą dwa kolejne berła średniowieczne uniwersyteckie, jedno z e, daru kardynała Zbigniewa Oleśnickiego, drugie natomiast z daru kardynała Fryderyka Jagiellończyka. Pochód e, uniwersytecki reprezentują zarówno władze rektorskie, jak i Władze dziekańskie i tutaj na kolejnej fotografii widzimy grupę dziekanów, którzy zmierzają plantami w stronę Kolegium Nowum i ubrani są w tradycyjne togi właściwe dla poszczególnych wydziałów i noszą łańcuchy dziekańskie, które wyróżniają ich jako tych, którzy zarządzają poszczególnymi wydziałami. Nietypowość inauguracji tegorocznej polegała między innymi na tym, że pochód odbył się nie jak od już kilkunastu lat z kolegium Maius do Auditorium Maximum, ale do kolegium Nowum, gdzie tradycyjnie przed laty rozpoczynał się uroczyście rok akademicki. Proszę Państwa, ten związek pomiędzy tradycją i współczesnością znaków uniwersytetu polega też na tym, że historyczne znaki uniwersytetu są wpisane do statutu i ich miejsce w uniwersytecie określa również ten status prawny. Są one umocowane bardzo wysoko, bo w drugim dziale y, statutu zatytułowanym Tradycja i Zwyczaje i są tam wymienione następujące znaki Uniwersytetu. Herb Uniwersytetu Jagiellońskiego, który jest nam powszechnie znany, przedstawiający na niebieskiej tarczy dwa skrzyżowane berła rektorskie, tarcza zwieńczona złotą koroną i ten herb widzimy w zasadzie wszędzie w Uniwersytecie, na budynkach uniwersyteckich, tak jak powiedziałem, na różnego rodzaju materiałach prom promocyjnych, zarówno w ujęciu historycznym jak i w stylizacji współczesnej, tak jak widzimy tutaj w, sta w statucie. Następnie drugi znak, to jest tradycyjny herb Uniwersytetu Jagiellońskiego, przedstawia on orła białego na czerwonej tarczy, w, czerwo w czerwonym polu i ponad tarczą Świętego Stanisława, który jest ukazany w geście błogosławieństwa. Kolejnym znakiem uniwersytetu jest pieczęć Wielka Uniwersytetu. Przedstawiająca również świętego Stanisława i Orła. Tutaj widzimy na tej pieczęci napis biegnący w dwóch otokach: Sigillum universitatis studi cracoviensis generalis oraz dwa napisy objaśniające Sanctus Stanislaus i Wladislaus Rex Polonie. I w dalszej części wykładu również te napisy zostaną objaśnione, bo one nam wnoszą bardzo wiele do. Treści ideowych tej pieczęci. Ta pieczęć, którą widzimy tutaj na ilustracji, pochodzi z 1870 roku. To jest tłok pieczęci pochodzący z tego czasu i do dnia dzisiejszego jest używany na wszystkich uroczystych dokumentach uniwersyteckich. Natomiast tradycja tej pieczęci sięga początku uniwersytetu, początku wieku XV i będziemy w czasie wykładu jeszcze o tej pieczęci, o jej tradycji mówić. Następnie mamy drugą pieczęć, pieczęć mniejszą, rektorską, która przedstawia również berła uniwersyteckie, skrzyżowane, umieszczone na tarczy neobarokowej, neo zwieńczonej koroną zamkniętą i napis łaciński Rector Universitatis Jagiellonice Cracoviensis. Również ta pieczęć jest używana do pewnych dokumentów uroczystych wystawianych i pieczętowanych przez rektora. W końcu chorągiew uniwersytetu. Widzimy tutaj dwie chorągiew w dwóch ujęciach. Ta właściwa chorągiew, najczęściej używana, to jest ta chorągiew tutaj podpisana jako chorągiew pozioma. Na błękitnym płacie dwa skrzyżowane złote berła, zwieńczone złotą koroną, ale jest jeszcze chorągiew pionowa, która, ta, która nazywa się weksylologii, czyli takiej nauce zajmującej się właśnie chorągwiami, flagami, sztandarami, nazywa się banerem i jest używana do wywieszania na jakichś prawda, takich wysokich prawda, budynkach, fasadach, i w ten sposób ten herb uniwersytetu jest prezentowany. Jeszcze mamy jeden znak uniwersytetu, taki powiedziałbym wokalny, a mianowicie tradycyjną pięć uniwersytetu, Gaudę Mater Polonia. Ci z Państwa, którzy uczestniczyli w jakichś uroczystościach uniwersyteckich, takich wyższego, wysokiego rzędu, to wiedzą, że zawsze na początku tej uroczystości jest odśpiewany ten hymn, przepiękny XIII-wieczny hymn, napisany przez Wincentego Skielczy na cześć świętego Stanisława, który był Jednym z patronów uniwersytetu. I proszę Państwa, w tym momencie jest też okazja, żeby powiedzieć o tym, że zespół y, znaków uniwersytetu tworzy pewien system, czyli taki układ y, logicznie uporządkowanych elementów, które nawzajem się uzupełniają i które za pomocą właśnie tych wzajemnych relacji przekazują określone. Treści, komunikują określone treści, y, określone treści odbiorcy. Y, jeszcze proszę Państwa, jedna uwaga. Po, wy, wyliczyłem tutaj wedle statutu t, znaki uniwersytetu, natomiast ktoś zapyta, a gdzie są te y, berła, które widziały, widzieliśmy, gdzie są togi rektorskie, dziekańskie, czy również to jest statutowo jakoś określone. Oprócz proszę Państwa, w statucie, w tej części drugiej, w paragrafie 18 czytamy, co następuje. Stosownie do zwyczaju rektor, dziekani, profesorowie i doktorzy habilitowani uniwersytetu mają przywilej występowania w tradycyjnych togach z insygniami sprawowanych urzędów. I punkt następny mówi, Forma i barwa tuk oraz rodzaj insygniów odpowiadają ukształtowanemu w ukształtowanym w uniwersytecie zwyczajom. Insygniami rektorskimi są berło, łańcuch, pierścień. Otóż, proszę Państwa, tutaj kilkakrotnie pojawia się pojęcie tradycji i zwyczaju, które jest w uniwersytecie bardzo ważnym. Ważnymi pojęciami. I w związku z tym właśnie te ilustracje, które będę, i, i, prawda, i materiały, i prawda, insygnia, i znaki, które będę pokazywał, one ilustrują tę tradycję, pokazują związek pomiędzy przeszłością a teraźniejszością. Znaki uniwersytetu bardzo mocno są związane z jego historią. A w związku z tym na początku trzeba powiedzieć kilka słów na temat. Yy, założenia uniwersytetu Jagiellońskiego, które jest dość nietypowe, dlatego że nasz uniwersytet ma dwie fundacje. Pierwsza Kazimierza Wielkiego w 1364 roku i ten uniwersytet przez yy, kilkadziesiąt lat Funkcjonował, egzystował, jednak jego założyciel, król Kazimierz Wielki, wkrótce po założeniu uniwersytetu zmarł w 1370 roku. Dynastia Andegaweńska, która objęła, objęła y, po śmierci Kazimierza Wielkiego y, władzę w Polsce, nie bardzo interesowała się uniwersytetem. Uniwersytet w tym okresie początkowym wymagał szczególnego wsparcia. Jakkolwiek wiemy, że działał i mamy ślady prawda, jego działalności, to jednak pod koniec XIV wieku był jednak w kryzysie i trzeba było ten uniwersytet odnowić. Odnowienie nastąpiło w 1400 roku i dokonał go król Władysław Jagiełło we współpracy ze swoją nieżyjącą już wówczas małżonką, królową Jadwigą, która jednak uważana jest za współfundatorkę uniwersytetu, dlatego że za życia bardzo mocno zachęcała męża do tego, żeby dokonać tej ponownej fundacji. Uniwersytetu, a w testamencie przekazała kosztowności, które miały być przekazane właśnie na odnowiony uniwersytet. I od tego czasu uniwersytet już działa jako instytucja prężna, stała, przeżywa swoje wielkie. Chwile takie chwile triumfu, ale powiedzmy sobie również pewne, również pewne regresy, nie zawsze zawinione przez Uniwersytet, nieraz spowodowane burzliwą sytuacją polityczną w Polsce. Ale, proszę Państwa, Uniwersytet zawsze był instytucją wielką i bardzo mi zależy na tym, żeby w czasie tego wykładu to poczucie wielkości Uniwersytetu cały czas prawda, gdzieś tam w tle, i w związku z tym chcę się powołać na pewien cytat, a mianowicie na przemówienie Jana Pawła II, które zostało wygłoszone w czasie nadania doktoratu honoris causa papieżowi 22 czerwca 1983 roku, i wówczas papież, moim zdaniem najwybitniejszy obok Mikołaja Kopernika, absolwent Uniwersytetu, powiedział te niezwykłe i jakże piękne słowa o Uniwersytecie. Stykając się z nim tu na co dzień, w ciągu 40 lat mojego tutaj pobytu, ani na chwilę nie straciłem tej świadomości, że obcuję z wielkością, że obcuję z wielkością. Jedną z tych, które stanowią o miejscu mojej ojczyzny w dziejach ogólnoludzkiej kultury. Proszę Państwa, w tym krótkim fragmencie, jest podkreślona zarówno wielkość uniwersytetu, jak i jej, jego wkład właśnie w historię, kulturę, y, duchowość Polski, ojczyzny papieża, ale jednocześnie w tą ogólnoludzką kulturę, bo rzeczywiście te kilkaset lat funkcjonowania uniwersytetu to jest tak samo wkład w kulturę, zwłaszcza kulturę europejską. Wszystko zaczęło się po 1400 roku, albowiem z czasów Działania Uniwersytetu Kazimierzowskiego żadne znaki się nie zachowały. I można trawestując słowa biblijne powiedzieć, na początku była pieczęć, albowiem wszędzie, gdzie mówimy o znakach, nie tylko uniwersyteckich, ale znakach państwowych, kościelnych, miejskich, na początku bardzo ważnym takim składnikiem zespołu znaków są pieczęcie, dlatego, że one są środkami uwierzytelnienia dokumentów, a Działalność każdej instytucji jest tylko wtedy możliwa, jeśli po prostu ma możliwość wystawiania dokumentów w zakresie własnych kompetencji i pieczętowania tych dokumentów. I musimy mieć świadomość, że dawne pieczęcie były środkami komunikowania, przekazywania pewnych, przekazywania pewnych informacji. I tutaj widzimy najstarszą pieczęć. U Uniwersytecką pieczęć większą, która powstała wkrótce po 1400 roku i przedstawia coś, co jest już nam znane tylko z tłoku XIX wiecznego, a mianowicie wizerunek ukazujący na tarczy orła, ponad tarczą po pierwsze świętego Stanisława Błogosławiącego, ten napis Uniwersytetu Universitatis Studi Cracoviensis Generalis, gdzie pojawia się pierwsza nazwa uniwersytetu, który był określany pierwotnie jako Studium Generalne. A oprócz tego właśnie te dwa napisy objaśniające Sanctus Stanislaus, Wladislaus Rex Poloniae. Sanctus Stanislaus Tłumaczy się bardzo prosto, a mianowicie odnosi się ten napis do popiersia świętego Stanisława. O co znaczy ręk Wladislaus, skoro postaci króla tutaj nie ma? Otóż, proszę Państwa, postać króla kryje się w orle, który jest herbem króla Królestwa Polskiego i który podkreśla fakt założenia uniwersytetu, odnowienia uniwersytetu przez króla Władysława Jagiełę. Obecność świętego Stanisława ma tutaj ogromne znaczenie, albowiem święty Stanisław był pierwszym patronem uniwersytetu. Uniwersytet był instytucją kościelno-świecką, ale ten aspekt kościelny odgrywał bardzo istotną e, rolę, gdyż duża część profesorów uniwersytetu e, to, byli, to byli duchowni. E, zwierzchnikiem uniwersytetu, czyli kanclerzem, był każdorazowy. E, biskup Ordynariusz Krakowski. I w związku z tym, tak jak w, było w tradycji również innych europejskich uniwersytetów, no patronami uniwersytetów byli święci patroni, w naszym wypadku święty Stanisław, patron Królestwa Polskiego, e, e, biskupstwa krakowskiego, diecezji krakowskiej, miasta Krakowa i od początku wieku e, XV, również uniwersytetu Krakowskiego. Ale oczywiście nie była to jedyna pieczęć średniowieczna, albowiem również inne jednostki organizacyjne uniwersytetu posiadały swoje pieczęcie, żeby mogły, tak jak powiedziałem, działać w zakresie własnych kompetencji. Tutaj widzimy pieczęć kolegium króla Władysława, czyli tego kolegium, które w tej chwili nazywa się kolegium majust i to jest, proszę Państwa, dobry moment, żeby powiedzieć też o strukturze organizacyjnej dawnego uniwersytetu. Otóż struktura organizacyjna dawnego uniwersytetu miała charakter wydziałowo-kolegialny, a więc w uniwersytecie występowały wydziały, tak jak współcześnie, z tym, że w dawnym uniwersytecie wydziałów było cztery, współcześnie mamy w Uniwersytecie Jagiellońskim wydziałów 16, a oprócz tego istniały kolegia. I jeśli chodzi o Wydziały, to oczywiście słuchacze doskonale wiedzą, co to jest, bo każdy z Państwa na jakimś wydziale studiuje. Natomiast e, kolegia mogą być takim pojęciem nieco e, e, tajemniczym, albowiem u nas w tej chwili nie ma organizacji e, kolegialnej, chociaż jest, prawda, w Uniwersytecie, Kolegium Medicum. Otóż, proszę Państwa, kolegia to były, e, to były takie, prawda, e, e, organizacje, które skupiały Profesorów wokół prawda, określonej prawda, instytucji, budynku, gdzie oni wspólnie zamieszkiwali, rządzili się określonym regulaminem, który tam obowiązywał. Z tych kolegiów, które istniały dość trwale w dawnym uniwersytecie, to trzeba wymienić przede wszystkim Kolegium Majus, Kolegium Minus, Kolegium Juridicu. Kolegium Majus pierwotnie nazywało się Kolegium Króla Władysława i widzimy tutaj pieczęć tego kolegium przedstawiające po popiersie Matki Boskiej z Dzieciątkiem, a poniżej tego popiersia na tarczy herb Pogoń, ukazujący, herb Wielkiego Księstwa Litewskiego, ukazujący zbrojnego rycerza z mieczem uniesionym do, do, do ciosu i trzymającego tarczę z podwójnym krzyżem. Proszę Państwa, druga pieczęć uniwersytecka i po raz drugi pojawia się tutaj. Herb Jagielloński. Kolejna pieczęć to pieczęć Wydziału Sztuk Wyzwolonych. Powiedziałem, że organizacja uniwersytetu miała charakter wydziałowo-kolegialny. Wydziałów było cztery. Tutaj widzimy pieczęć jednego z tych wydziałów, Wydziału Sztuk Wyzwolonych, zwanego też Wydziałem Filozofii. Te pozostałe wydziały to hierarchicznie, idąc z tej hierarchii od dołu, Wydział Medyczny, Wydział Prawa i Wydział Teologii. Wydziały na dawnym uniwersytecie były zorganizowane hierarchicznie. Tym najniższym wydziałem był Wydział Sztuk Wyzwolony, i każdy student, który chciał studiować na wyższych wydziałach, musiał wcześniej odbyć studia na wydziale sztuk wyzwolonych. Jeśli chciał być medykiem, jeśli chciał być prawnikiem czy teologiem, najpierw musiał odbyć studia na wydziale sztuk wyzwolonych. I z czasów średniowiecza zachowała się tylko jedna pieczęć wydziałowa, właśnie wydziału sztuk wyzwolonych, przedstawiająca świętą Barbarę. Pieczęć zachowana jest w nie najlepszym stanie, ale jak się w Przejrzymy to, wszystkie detale jednak zauważymy. Stojąca postać kobieca w nimbie, wokół głowy, trzymająca w ręce wieżę. Ta wieża to jest atrybut świętej barbary, identyfikujący ją, a pod stopami jest umieszczony herb z podwójnym krzyżem trzeci herb jakieloński. Na trzech najstarszych pieczęciach. <laughs> uniwersyteckich występują trzy herby jagiellońskie, które wyrażają jagiellońską ideę fundacji uniwersytetu. Pieczęcie były też środkiem stałego przypominania, że to Jagielonowie byli fundatorami odnowionego uniwersytetu. Czwarta średniowieczna pieczęć to pieczęć mniejsza, określana też jako pieczęć rektorska, jest to pieczęć herbowa przedstawiająca na tarczy dwa skrzyżowane berła i tu proszę państwa mamy Jeden z dwóch najstarszych zabytków, ukazujących Herb Uniwersytetu. To jest właśnie ta pieczęć rektorska, którą widzimy, oraz drugi, drugi herb, to jest herb kamienny umieszczony na dawniej prawda, na fasadzie kolegium minus z 1400, około 1476 roku, kilka lat temu. Kopia tego herbu ponownie znalazła się na fasadzie Kolegium Minus, przypominając tę y, średniowieczną tradycję. Te dwa berła skrzyżowane, które występują w herbie uniwersytetu, to są berła rektorskie. One w tym głównym znaku uniwersytetu podkreślają y, związek. Uniwersytetu jako całości, jako ko korporacji, z tymi najważniejszymi insygniami rektorskimi. Insygnia rektorskie widzieliśmy już w działaniu na e, ilustracjach pokazujących pochód uniwersytecki otwierający obecny rok akademicki, i wówczas powiedziałem, że tych e, bereł jest trzy. To jest najstarsze berło rektorskie z fundacji króla Władysława Jagieły. Ono w przybliżeniu wygląda w ten sposób, jest zwieńczone e, e, głowicą e, w postaci korony. Bardzo mocno podkreślam tą obecność korony na e, e, berłach rektorskich, albowiem ona wyraża taką quasi królewską władzę rektora. Rzeczywiście, w sferze symbolicznej te insygnia rektorskie plasują znaki Uniwersytetu bardzo wysoko. W zwierciadle głowicy jest umieszczony herb przedstawiający Turzą czy też Bawolą ukoronowaną głowę. To jest herb Wielkopolski, jednej z prowincji dawnego Królestwa Polskiego. I tu proszę Państwa jest wielka zagadka związana z najstarszym czy z najstarszymi berłami uniwersyteckimi, a mianowicie pytanie, dlaczego pojawia się tutaj herb Wielkopolski, skoro berło zostało u, u Fundowane dla Uniwersytetu znajdującego się w Małopolsce. Prowincja Małopolska w tym okresie czasu była hierarchicznie ważniejsza niż prowincja Wielkopolska. Ufundował ten, to berło król, który rezydował w Krakowie. Tutaj przede wszystkim są herby, które Państwu pokażę. Panów dostojników krakowskich, a pojawia, się, a pojawia się Herb Wielkopolski. Jest tu pewien dysonans. No nie będę robił jakiegoś dłuższego wykładu na ten temat, dlatego że sporo na ten temat napisano jest tutaj wiele prawda, takich y, y, rozważań, hipotez, y, y, przypuszczeń itd., itd. Chcę przedstawić tylko jedno z nich, które jakkolwiek jest hipotezą, jest wielce prawdopodobne. Otóż niewykluczone, że pierwotnie istniały dwa berła. Na jednym był orzeł, na drugim, tym który oglądamy, był herb, orzeł, czyli herb małopolski, na drugim herb wielkopolski. I proszę Państwa, jaki jest argument, który przemawia za tym, że... Rzeczywiście tak mogło być. A mianowicie pewne analogie uniwersyteckie. Otóż zwyczajem w europejskich uniwersytetach było fundowanie dla rektorów bliźniaczych bereł, dwóch bereł, nie jednego, tylko dwóch. Taki niemiecki badacz problematyki insygniów uniwersyteckich, Walter Pats, obliczył, że do 1800 roku w uniwersytetach europejskich zachowało się 44 pary bereł bliźniaczych rektorskich. Otóż, jeśli tak było w innych uniwersytetach, być może również było tak w Krakowie. Ale ta pięknie brzmiąca hipoteza ma jedną słabą stronę, a mianowicie w źródłach uniwersyteckich nigdzie nie ma wzmianki, że mogły istnieć dwa berła. Także jest to, jest to prawdopodobne, niestety niepotwierdzone przez źródła. Proszę Państwa, na berle tym najstarszym są umieszczone takie trzy triady heraldyczne. Trzy powiedziałbym nodusy z, z języka łacińskiego, nodus, czyli prawda, takie węzły, a tutaj może lepiej po polsku powiedzieć triady heraldyczne, które określają fundatorów tego herbu. Widzimy tutaj orła, herb króla i Królestwa Polskiego, odnoszący się oczywiście do głównego fundatora berła, czyli do króla Władysława Jagieły. Ob, obok niego jest umieszczony drugi herb. Pogoń, która też jest nam znana, prawda? bo występowała już na pieczęci Kolegium Króla Wład Władysława, okazująca zbrojnego jeźdźca e, z mieczem uniesionym do, do ciosu. I w końcu herb Zadora jako trzeci, herb jednego z dostojników państwowych, Zbigniewa Landskorońskiego z Brzezia, marszałka Królestwa Polskiego. Albowiem wśród tych dziewięciu herbów, które są umieszczone na Berle w tych prawda, trzech triadach, Mamy cztery herby y, królewskiej i królewskich małżonek oraz pięć herbów dostojników państwowych. Ja nie będę pokazywał wszystkich herbów, ale chciałbym Państwu przynajmniej pokazać herby królewskich małżonek. Na dolnej triadzie jest umieszczony herb królowej Anny Cylejskiej, drugiej żony Władysława Jagieły. Herb królowej Anny Cylejskiej podzielony jest wizualnie na cztery pola. W lewym górnym rogu widnieją trzy gwiazdy, poniżej poziome pasy. W prawej części herbu, na górze, znajdują się poziome pasy, pod nimi trzy gwiazdy. I ten herb jest bardzo ważny z punktu widzenia datacji tego berła, albowiem daty. Życia królowej, określają nam daty ufundowania tego herbu. Ona przybyła do Polski i została koronowana w latach 1402-1403, zmarła w 1416 i w tym przedziale czasowym to berło zostało ufundowane. Natomiast jest też berło królowej, przepraszam bardzo, Herb Królowej Jadwigi, umieszczony w dolnej triadzie. Przedstawia on tarczę dwudzielną. Pionowo. W jednej polu są umieszczone lilie, w drugiej są umieszczone pasy, i ten herb też występuje tutaj jako herb fundatorki, tyle że fundatorki nieżyjącej. Otóż, proszę Państwa, w średniowiecznych zwyczajach było dopuszczane, że osoba nieżyjąca też mogła być traktowana jako fundator. I tutaj, prawda, Jadwiga została w ten sposób potraktowana. Mało tego, we współczesnym takim y, y, zwyczaju uniwersyteckim to najstarsze berło jest określane jako berło królowej Jadwigi, chociaż w rzeczywistości ufundowane bez wątpienia już przez Władysława Jagiełę po jej śmierci. Dwa kolejne berła, Rektorskie mają inną tradycję, inną genezę niż to berło najstarsze. Są bowiem berła, pierwotnie były berłami kardynalskimi, używanymi jako atrybuty godności kardynalskich, dwóch kardynałów biskupów krakowskich, ofiarowane przez nich dla uniwersytetu. Pierwsze z nich to jest berło. Rektorskie zdaru kardynała Zbigniewa Oleśnickiego. Proszę zwrócić uwagę, że to berło wygląda bardzo podobnie do berła z fundacji Jagieł, mianowicie jest, jest zwieńczone koroną. Tutaj, prawda, na pierwszym planie widzimy herb biskupa Zbigniewa, kardynała Biskupa Krakowskiego, kardynała Zbigniewa Oleśnickiego, herb dębno przedstawiający na tarczyt krzyż, a w dolnej partii, tak zwaną łękawicę, czyli znak podobny do współczesnej litery W. Również w zwierciadle jest umieszczony herb, a w zasadzie są umieszczone trzy herby. W górnej partii herb papieża Mikołaja V, który nadał godność kardynalską Zbigniewowi Oleśnickiemu. Następnie na czteropolowej tarczy herb złożony królestwa polskiego i wielkiego księstwa litewskiego i jeszcze raz powtórzony herb dębno herb y, biskupa i kardynała Zbigniewa Oleśnickiego. I w końcu trzecie berło rektorskie również pierwotnie berło kardynalskie, które zostało następnie przez kardynała Fryderyka Jagiellończyka przekazane uniwersytetowi. Jest to najpiękniejsze z tych Trzech bereł. Jak spojrzymy prawda, tutaj na głowicę tego berła, to zobaczymy, że rzeczywiście jest to przykład no, niezwykle misternej, na, na, na najwyższym prawda, europejskim poziomie e, roboty złotniczej. A struktura tego berła jest, jest podobna mianowicie w tej głowicy zwieńczonej koroną, w zwierciadle są umieszczone też trzy herby. U góry herb e, e, papieża Aleksandra VI, który nominował Fryderyka Jagiellończyka na kardynała oraz dwa herby poniżej orzeł zwieńczony kapeluszem kardynalskim oraz herb przedstawiający na czerwonej tarczy biały pas austriacki herb Habsburgów zwieńczony koroną odnoszący się do matki kardynała y, królowej Elżbiety Rakuszanki i proszę państwa proszę zobaczyć na główne wejście do Kolegium Majus od ulicy Świętej Anny. Tam nad tym wejściem znajduje się tablica herbowa i na tej tablicy herbowej zobaczymy te herby, które występowały na berle Fryderyka Jagiellończyka. Otóż na pierwszym miejscu jest dużych rozmiarów tarcza z orłem, zwieńczona kapeluszem kardynalskim, mitrą biskupią, czyli oznaką godności biskupiej oraz krzyżem arcybiskupim oznaczającym, kardynała Fryderyka Jagiellończyka, a następnie trzy mniejsze herby, mianowicie na kolejnym miejscu herb austriackich Habsburgów, czyli na czerwonej tarczy biały pas, tak jak prawda, zwierciadle głowicy berła Fryderyka Jagiellończyka, podtrzymywany przez jednorożca herb Królowej Elżbiety Rakuszanki, następnie ukoronowany orzeł podtrzymywany przez lwa, herb Królestwa Polskiego, i pogoń, która po raz kolejny się tutaj w naszym wykładzie pojawia, podtrzymywana przez orła. Widać wyraźnie, że herby jagielońskie występowały nie tylko na pieczęciach, nie tylko na insygniach, ale również na tej tablicy herbowej, która jest taką główną tablicą, prawda, wprowadzającą do tego najstarszego budynku uniwersyteckiego. Widać wyraźnie, jak to pojęcie systemu znaków w przypadku tych prawda, obiektów, które dotychczas widzieliśmy, potwierdza się. Widzimy wyraźnie tutaj swoisty taki system naczyń połączonych, prawda, że te znaki ze sobą w jakiś sposób się łączą, współdziałają, przekazując określone treści ideowe. W końcu jeszcze jeden element y, z tego zespołu insygnialnego, Sygnet rektorski, który przedstawia, prawda, w tym oczku sygnetu, herb uniwersytetu, dwa skrzyżowane berła zwieńczone koroną. Sygnet, proszę Państwa, to taki pierścień, który służył do odciskania pieczęci. Jeśli mówimy sygnet, to mamy na, na myśli coś więcej niż zwykły pierścień, i rzeczywiście ten pierścień, noszony przez rektora, przejmowany. Przez nowego rektora od poprzednika, oczywiście mówię o czasach, o czasach staropolskich, służył jednocześnie jako pieczęć, prawda? Mógł być odciskany w wosku czy też w laku przy dokumencie, który był wystawiany przez rektora, i w archiwach uniwersyteckich takie y, dokumenty posiadamy. Teraz chciałbym pokazać pieczęcie pozostałych wydziałów, które są znane już z czasów nowożytnych. To dziwne, że zachowała się tylko jedna najstarsza pieczęć tego najmniej ważnego wydziału, czyli tego wydziału początkowego Wydziału Sztuk Wyzwolonych. Natomiast tych wydziałów ważniejszych, a zwłaszcza Wydziału Teologii Pieczęci Średniowiecznej, nie znamy. Znamy pieczęć z czasów nowożytnych dość trudno do zadatowania, albowiem ta pieczęć znana jest tylko z rysunku. Więc nie jesteśmy w stanie prześledzić prawda, tych wszystkich subtelności formalnych, które mogłyby nas naprowadzić na jej datację. Ale ważne są przede wszystkim treści ideowe. Pieczęć przedstawia świętego Hieronima ukazanego w popiersiu. Obok świętego jest ukazany lew, który tak prawda, wspięty zwraca się w jego stronę. To jest związane z legendą świętego Hieronima i pomocą, którą on temu lwu Udzielił, a jednocześnie jest to atrybut, atrybut świętego Hieronima jako y, y, świętego. Święty Hieronim tradycyjnie był patronem Wydziałów Sztuk Wyzwolonych w europejskich uniwersytetach, tak się stało również w Uniwersytecie Krakowskim. Poniżej jest umieszczona tarcza ze skrzyżowanymi berłami. Czyli widzimy ten schemat po piersi świętego i herb Powtarza się, ale w czasach nowożytnych w roli herbu występują już nie herby jagiellońskie, ale herb uniwersytetu. Kolejna pieczęć to pieczęć wydziału medycyny i ona przedstawia z kolei świętego Łukasza Ewangelistę, który tradycyjnie był uważany za lekarza i w związku z tym. Był powszechnie traktowany jako patron wydziałów medycznych Uniwersytet, uniwersytetów europejskich. Też ukazany w popiersiu, a poniżej bez tarczy herbowej, bezpośrednio w polu pieczęci, umieszczone dwa skrzyżowane berła ukoronowane. Następnie mamy pieczęć wydziału prawa. Tu widzimy postać, przedstawienie całopostaciowe osoby ubranej w togę. Profesorską w Birecie na Głowie. Ja zaraz pokażę lepszy egzemplarz tej pieczęci, bo chciałem pokazać. Również taki majestat pieczęci wyrażający się poprzez odciskanie pieczęci w czerwonym wosku. Zwracam Państwa uwagę, ja do, za chwilę jeszcze będę mówił o barwie w uniwersytecie. Tutaj, proszę Państwa, mamy tę samą pieczęć, ale w odcisku my mówimy fachowo odcisk papierowy na podkładzie z wosku, gdzie detale są bardziej wi widoczne. Proszę Państwa, to jest przedstawienie świętego Jana Kantego, drugiego obok świętego Stanisława patrona uniwersytetu, który jest ubrany. W togę profesora teologii na głowie nosi Biret. Wokół głowy jest oczywiście promienisty nimf, W prawej ręce trzyma pierścień, a w lewej dwa skrzyżowane berła. Ten pierścień, ja wspomniałem, to jest właśnie to insygnium promocji doktorskiej, no i dwa skrzyżowane berła, które są berłami rektorskimi, berłami uniwersyteckimi, herbem uniwersytetu. Mamy również z początku wieku XVII pieczęć Kolegium Prawników. Mówiłem prawda, o tym, że kolegia również miały swoje pieczęcie. I tu widzimy, prawda, jak wyglądało pieczęć Kolegium Prawników z 1719 roku. Proszę zwrócić uwagę, u dołu na polu pieczęci jest umieszczona data 1719. Pieczęć przedstawia również świętego Jana Kantego. Z rozłożonymi rękami w ubiorze, w todze profesora teologii. W jednej ręce trzyma księgę, w drugiej skrzyżowane berła. Data 1719 jest tutaj bardzo ważna, albowiem y, mówi o okolicznościach, których powstała ta pieczęć. W, 1400, w 1719 roku miał miejsce wielki pożar Kolegium Juridicum który spowodował ogromne straty dla Uniwersytetu, dlatego, że znajdowały się tam archiwalia uniwersyteckie, między, między innymi archiwalia rektorskie i one y, y, zostały przy tej okazji zniszczone. Zapewne wówczas spłonęły również uległy zniszczeniu tłoki pieczęci wydziału i kolegium prawników, sporządzono nową pieczęć, a ta da, data pokazuje, że właśnie sporządzono ją prawda, wkrótce po pożarze. Wracamy proszę państwa do pieczęci Uniwersytetu Jagiellońskiego jako całości, albowiem w połowie czy na początku drugiej połowy wieku XVII nastąpiła zmiana tej pieczęci średniowiecznej ze świętym Stanisławem. Zda stało się to w bardzo dramatycznych okolicznościach w czasie tak zwanego Potopu Szwedzkiego, kiedy Szwedzi zdobywali Kraków ówczesny rektor uciekając, proboszcz kościoła świętego Mikołaja uciekając prawda, z e, swojego domu zostawił te insygnia prawda, rektorskie, czyli pieczęcie. Szwedzi prawdopodobnie te pieczęcie zdobyli. W każdym razie na pewno w czasie tej zawieruchy szwedzkiej pieczęcie rektorskie przepadło. W 1560, przy 1659 roku została podjęta decyzja o sporządzeniu nowych pieczęci uniwersyteckich. Jedną z nich, pieczęć większą uniwersytetu, przedstawiam. Co, co na niej widzimy? Egzemplarz nie jest doskonały, ale jest to jedyny egzemplarz tej pieczęci, jaki znamy. Widzimy na nim świętego Stanisława, zasiadającego na tronie, trzymającego. Oburącz tarczę, na tej tarczy jest przedstawiony orzeł. Jak się wpatrzymy tak dokładnie w tę ilustrację, to na piersi orła są skrzyżowane, są skrzyżowane berła. Otóż, proszę Państwa, mamy tu do czynienia z pieczęcią barokową i jeśli chodzi o stylistykę, przedstawienie się zmienia w stosunku do pieczęci. Średniowiecznej, ale treści ideowe są to same, też tożsame. A mianowicie przedstawienie świętego Stanisława jako patrona uniwersytetu oraz orła, e, który był herbem no, pierwotnie, króla Władysława Jagieły, nawiązującym do tej tradycji fundacji jagiellońskiej, w tym okresie, w XVII wieku, już raczej odczytywany jako herb Królestwa Polskiego. I proszę Państwa, tutaj nieco przyspieszając wykład, pokażę kilka ilustracji pokazujących, jak funkcjonował herb w praktyce staropolskiej. Otóż można powiedzieć, że herb był wszechobecny. Tutaj widzimy herb przedstawiony na jednym z druków uniwersyteckich, gdzie prada róg Drug jest zakończony zezwoleniem rektora na publikację tego druku, i jest oczywiście umieszczony herb. Tu, proszę Państwa, mamy wiersz na herb Uniwersytetu Krakowskiego, albowiem herb i dzieła sztuki, wyroby, na których był umieszczany, no bardzo często. Miał charakter artystyczny. Herby bywały dziełami sztuki. Zresztą za chwilę pokażę Państwu taki herb, który można powiedzieć, jest dziełem sztuki. Ale jednocześnie herby były tak samo zainteresowa obiektem zainteresowania sztuki, a zwłaszcza literatury. W czasach staropolskich istniał zwyczaj pisania wierszy na herby i to było szczególnie rozpowszechnione w Uniwersytecie, albowiem tu było dużo ludzi pióra i oni bardzo chętnie prawda, pisali różnego rodzaju panegiryki czy wiersze wysławiające Uniwersytet. I tutaj mamy jeden właśnie z takich przykładów y, 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 wiersza na herb Uniwersytetu. Te wiersze najczęściej były w języku łacińskim, ale zdarzały się również w języku polskim. Y, uniwersytet to, no to przede wszystkim miejsce książki, miejsce bibliotek. Widzieliśmy prawda już druki uniwersyteckie, tu widzimy super ex libris, czyli taki znak, który był odciskany na oprawie książkowej i który oznaczał, że książka należy do określonego właściciela. Książki z biblioteki uniwersyteckiej były opatrywane super ex librisem z herbem uniwersytetu. I w okresie staropolskim od przełomu XV-XVI wieku do końca wieku XVIII było tych super aż 13 różnych. Więc okazuje się, że to było zjawisko dość szerokie. Proszę Państwa, tu pokazuję właśnie herb jako dzieło sztuki, a mianowicie herb uniwersytetu w zwieńczeniu ołtarza w kościele św. Jana Kantego w Kętach. Proszę zobaczyć, jak pięknie ten herb wygląda. Pełny złota, czerwieni, no można o nim powiedzieć, że jest dziełem sztuki, czy też, jeszcze bardziej precyzyjnie, częścią dzieła sztuki, jaki jest prawda, ołtarz w tej kaplicy. Tu, proszę Państwa, można by też powiedzieć o barwie Herbu Uniwersytetu. Proszę zwrócić uwagę, że tutaj mamy złote berła i koronę w polu czerwonym, chociaż jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że współcześnie Herb przedstawia. Błękitny czy niebieski kolor tarcz. Otóż w okresie staropolskim występowały obydwie barwy, ale zdecydowanie dominował kolor czerwony. Niebieski kolor został wprowadzony dopiero w wieku XIX, w XIX i, prawdę powiedziawszy, trochę e, e, w związku z pewną błędną ekspertyzą, a mianowicie zapytano bibliotekarza Biblioteki Jagiellońskiej, jaka powinna być poprawna barwa. Herbu I on w sposób autorytatywny wypowiedział się, że dominująca jest barwa niebieska. I od tego czasu ta barwa się przyjęła, chociaż ja z całą pewnością mogę powiedzieć, że dominująca w czasach staropolskich była barwa czerwona, chociaż pojawiała się niebieska. Kolor czerwony nie jest bez znaczenia. Proszę zwrócić uwagę, że pieczęcie Uniwersytetu były odbijane w czerwonym wosku lub w czerwonym laku. Herby umieszczane w czerwonym polu kolor czerwony to kolor królewski. I zapewne ta czerwień, zarówno na pieczęciach, jak i w herbie uniwersytetu podkreślała królewską fundację uniwersytetu. Ale, proszę Państwa, w XVII wieku pojawia się drugi herb uniwersytetu. Pamiętają Państwo o tym, że była mowa, iż jest też ten drugi tradycyjny herb uniwersytetu, i tu widzimy pierwszą jego realizację: Druk Wenecki z 1630 roku. I na tym druku weneckim, oprócz ukoronowanych bereł, jest również druga tarcza, drugi kartusz, podtrzymywany przez króla Władysława Jagiełę, gdzie jest święty Stanisław, trzymający. Orła na tarczy. Te dwie postacie trzymające herby to król Władysław Jagiełło i królowa Jadwiga. Proszę zwrócić uwagę, że królowa Jadwiga jest przedstawiona w nimbie. W XVII wieku, a nawet wcześniej, była uważana już za świętą, chociaż w uniwersytecie, chociaż formalna kanonizacja odbyła się dopiero w 1997 roku, dokonana przez Jana Pawła II. Ale to poczucie świętości królowej Jadwigi w uniwersytecie było w zasadzie od początku. Tu widzimy, proszę Państwa, taką matrycę drzeworytniczą, przedstawiającą te dwa herby poniżej święty Stanisław Oszeł i dwa skrzyżowane berła. Natomiast górna tarcza jest pusta, nie ma tutaj herbu. Otóż, proszę Państwa, to jest, my mówimy, klocek, czy też matryca drzeworytnicza, która była taką matrycą wielokrotnego użytku. W to puste miejsce miał być wstawiany herb każdorazowego biskupa krakowskiego, który był, pamiętamy, kanclerzem uniwersytetu, i w ten sposób powstawała taka triada heraldyczna pokazująca herb kanclerza, czyli zwierzchnika uniwersytetu, oraz dwa herby uniwersyteckie. Tu jest tylko właśnie taka, taka matryca w sensie technicznym, prawda, która gdzieś była w warsztacie i służyła do odciskania. Tej triady heraldycznej, a tu, proszę państwa, już mamy realizację tego, a mianowicie z tego klocka drzeworytniczego został odciśnięty ten potrójny herb, czy te trzy herby, w tym herb biskupa krakowskiego Jana Małachowskiego na dru druku z 1689 roku. Proszę państwa, pojawiło się tutaj, pojawiła się już tutaj postać świętego Jana Kantego, który od XVI, a zwłaszcza od XVII wieku, staje się głównym patronem uniwersytetu. Zaczyna powoli, ale systematycznie świętego Stanisława prawda, z tego patronatu, jak gdyby usuwać, chociaż znaczenie świętego Stanisława oczywiście było y, ogromne. I proszę Państwa, y, y, cała literatura i twórczość wizualna w kręgu uniwersytetu XVII-XVIII wieku, y, w dużej mierze koncentruje się właśnie wokół propagowania kultu św. Jana Kantego, który był beatyfikowany w 1676 roku, a w 90 lat po tym, w 1769 roku, został kanonizowany. I takim szczególnym miejscem kultu św. Jana Kantego w Krakowie stał, stał się Kościół Świętej Anny, który został Zbudowany na miejscu starego gotyckiego kościoła, a tym miejscem w kościele świętej, głównym y, kultu y, y, świętego Jana Kantego, jest konfesja, czyli ołtarz. W którym znajduje się trumna z relikwiami, z relikwiami świętego. Jest to obiekt niezwykły, albowiem, jeszcze raz tutaj pokażemy, na ramionach czterech postaci męskich jest podtrzymywana trumna z relikwiami świętego. Te cztery postacie podtrzymujące trumnę z relikwiami świętego Jana Kantego to personifikacje czterech Wydziałów Uniwersytetu. Tutaj widzimy personifikację Wydziału Teologii. Obok jest Wydział Prawa, i tutaj zarówno ubiory, jak i atrybuty trzymane w ręce określają nam prawda, przynależność tych postaci do poszczególnych wydziałów. To są te dwie postacie frontowe. Z tyłu są dwie inne postacie. Na pierwszym planie personifikacja Wydziału Medycznego. Z Tzw. Tak wężem eskulapa, prawda, owijającym się wokół laski, którą ta postać trzyma w ręce, i w głębi personifikacja wydziału sztuk wyzwolonych, czyli filozofii. Ale proszę Państwa, były inne też możliwości personifikowania wydziałów. Mianowicie mamy tutaj ilustrację, rysunek z tak zwanej Księgi królewskiej, czyli księgi gości, takich szczególnych, którzy odwiedzali uniwersytet i wpisywali się do tej księgi. I tutaj mamy wpis prymasa Michała Poniatowskiego, przy a jest on zilustrowany czterema postaciami kobiecymi będącymi personifikacjami wydziałów uniwersytetu. Ciekawe, że mniej więcej w tym samym czasie prawda, personifikować wydziały mogły zarówno postacie męskie, jak i kobiece. Te postacie męskie w Konfesji św. Jana Kantego to jednocześnie profesorowie. Poszczególnych wydziałów, którzy stają się również personifikacjami tych wydziałów. Koniec wieku XVIII to wielka reforma uniwersytetu, tak zwana reforma kołon-tajowska, która starała stara się stworzyć całkowicie nowy uniwersytet. Mianowicie począwszy od, od zmiany nazwy na e, e, szkołę główną koronną poprzez zmianę struktury uniwersytetu, zlikwidowanie struktury wydziałowej, wprowadzenie struktury kolegialnej, a przede wszystkim odnowienie e, procesu nauczania i pracy naukowej w uniwersytecie. I te zmiany oczywiście musiały zaowocować również pewnymi zmianami, jeśli chodzi o znaki uniwersytetu. I były one rewolucyjne, Aczkolwiek nietrwałe, albowiem, jak powiedziałem, reforma się zaczęła prawda, w latach 80., a w 1795 roku nastąpił trzeci rozbiór. Kraków znalazł się w ramach zaboru austriackiego i zaczęła się germanizacja uniwersytetu i bardzo daleko idące zmiany. Ja tutaj wybrałem tylko jedną ilustrację pokazującą skalę tych zmian. Pieczęć Wielka Szkoły Głównej Koronnej, która przedstawia orła z tarczą z berłami na piersi, podkreślająca państwowy charakter tego uniwersytetu, Szkoły Głównej. Ona się staje szkołą, szkoła staje się szkołą państwową, a w związku z tym znakiem staje się orzeł. Herb państwa, a jeszcze mocniej, prawda, ten państwowy charakter jest wyrażony poprzez wieniec herbów, który jest umieszczony wokół tego orła. To są herby poszczególnych ziem Rzeczypospolitej, które tworzyły korpus terytorialny i administracyjny dawnego Królestwa Polskiego. Podobna reforma została przeprowadzona na Litwie, gdzie Uniwersytet Wileński został przemieniony na szkołę główną Wielkiego Księstwa Litewskiego. Ale tak jak powiedziałem, reforma była krótkotrwała. A następnie pojawiły się prawda, te zmiany austriackie. I tu, proszę Państwa, tak samo bardzo ciekawy, e, bardzo ciekawy temat, ale wiadomo, wychwał trwa godzinę 15. I nie możemy wszystkiego powiedzieć. Trzeba tylko powiedzieć, że pierwsza połowa wieku XIX to jednak był taki proces e, niszczenia tradycji y, y, uniwersyteckiej. Wynikający z kilku czynników. Po pierwsze, to była germanizacja uniwersytetu. Po drugie, to było też wprowadzanie prawda, tej myśli oświeceniowej, która odchodziła od tradycji, zwłaszcza od tradycji średniowiecznej, którą uważano, co tu dużo mówić, no za, za, za pewne, pewne, prawda, pewne, pewne obciążenie, coś od, czego się należy, coś od czego się należy odciąć. W zakresie na przykład ubiorów uniwersyteckich wprowadzono mundury uniwersyteckie, ponieważ potraktowano profesorów, również studentów, jak urzędników. To było zjawisko charakterystyczne w ogóle dla XIX-wiecznych państw, które kierowały się właśnie tym prawda, takim pragmatyzmem, ale proszę Państwa, no, siła tradycji była jednak mocniejsza. Gdzieś około połowy wieku XIX zaczyna się ta tradycja w uniwersytecie odracać. I tu proszę Państwa widzimy, E, taki moment, który jest niezwykle ważny w dziejach e, znaków Uniwersytetu Krakowskiego, a mianowicie w 1862 roku sporządzono zespół e, pięciu łańcuchów: łańcucha rektorskiego oraz czterech łańcuchów dziekańskich, które zostały wprowadzone z myślą do uświetlenia uroczystości 500-lecia 500 Fundacji Uniwersytetu Krakowskiego, która miała się odbyć w 1864 roku. Społeczność uniwersytecka planowała, że te uroczystości odbędą się w sposób bardzo taki y, huczny, reprezentacyjny, że to będzie podkreślenie znaczenia, tradycji, ale również współczesności Uniwersytetu. Z tych planów nie udało się w zasadzie nic zrealizować. Uroczystości przebiegły bardzo skromnie, dlatego że te uroczystości zostały zakazane przez Austriaków w związku z powstaniem styczniowym. Obawiano się, że taka manifestacja, co prawda w innym zaborze, bo przecież powstanie trwało w zaborze rosyjskim, ale jednak o charakterze patriotycznym, tożsamościowym, od, od, odwołującym się do przeszłości, może się wymknąć spod kontroli i w takiej sytuacji zgodzono się na jak najskromniejsze uroczystości, ale efektem tego nieudanego jubileuszu został zespół. Insygniów rektorskich i dziekańskich, których dotychczas nie było. W Staropolskim Uniwersytecie ani rektor, ani dziekani nie używali łańcuchów. Widzimy tutaj, jak wygląda łańcuch rektorski. Ja, proszę Państwa, zamieszczam tutaj fotografie historyczne, czarno-białe, dlatego, że te łańcuchy rektorskie i dziekańskie z biegiem czasu podlegały pewnym. Y, y, zmianom, pewnym, pewnym uzupełnieniom. I tutaj mamy taki stan, powiedziałbym, zbliżony do pierwotnego. Tutaj mamy fotografię zarówno łańcucha rektorskiego, jak i dziekańskiego i widzimy, jak one są ze sobą zestawione. A tu, proszę Państwa, daję kolorową ilustrację łańcucha rektorskiego z 1862 roku, ale po, po, po współczesnych przekształceniach. Z jakichś powodów prawda, w Uniwersytecie Przekształcano prawda, te insygnia i one nie dotrwały do dnia dzisiejszego w stanie pierwotnym. Wraz z łańcuchami rektorskim i czterema łańcuchami dziekańskimi, sporządzono tak samo cztery berła wydziałowe. Ja przedstawię tutaj tylko dwa z tych bereł, a męcie berło wydziału teologii z postacią świętego Jana Kantego oraz berło wydziału prawa z postacią króla Kazimierza Wielkiego. Obydwa berła pochodzą z 1862 roku. Otóż e, mówiłem, prawda, o tych personifikacjach, świętych patronach, personifikacjach Uniwersytetu. Otóż e, w przypadku bereł uniwersyteckich, które zostały ufundowane w 1860 roku, zostają powołane do życia też pewne personifikacje, nawiązujące tym razem do postaci związanych z Uniwersytetem. To jest główny patron Uniwersytetu Świętej Jan Kanty, to jest król Kazimierz Wielki, to jest dla Wydziału Sztuk Wyzwolonych Mikołaj Kopernik i dla Wydziału Medycyny Sebastian Petryc. Mamy cztery berła uniwersyteckie. A z biegiem czasu, jak rozwijały się poszczególne wydziały, tak jak powiedziałem, jest dzisiaj 16, to wybierały swoich patronów i w zasadzie wszystkie wydziały obecne uniwersytetu posiadają berła i na tych berłach są przedstawione postacie ich patronów nawiązujące do historii określonej dyscypliny. W połowie wieku XIX ukształtowały się ostatecznie też ubiory uniwersyteckie. To też wielki temat, który można by rozwijać historycznie, począwszy od czasów staropolskich. Ja tylko wspomnę, że reforma kołontajowska już jak gdyby te tradycyjne ubiory uniwersyteckie zaczęła marginalizować, a później czasy austriackie spowodowały całkowite ich usunięcie. Profesorowie zostali umundurowani, tak jak urzędnicy państwowi, na wzór uniwersytetów austriackich. Ale kiedy w 1851 roku do Krakowa i do Uniwersytetu przyjechał młody jeszcze wówczas cesarz Franciszek Józef, profesorowie Uniwersytetu wbrew zaleceniom z Wiednia przyjęli profesora w odnowionych wówczas togach. Czyli nawiązać do tradycji uniwersyteckiej. Cesarzowi się to bardzo nie spodobało. Było to przyczyną dużego skandalu. Yy, inicjatorzy prawda, tego wystąpienia w togach uniwersyteckich ponieśli surowe kary, i na pewien czas używanie tuków zostało w uniwersytecie wstrzymane, ale yy, nawiązanie tra do, tradycji, yy, nawiązania do tradycji nie dało się wstrzymać. I tutaj, proszę Państwa, widzimy portret yy, Józefa Ditla. Tego profesora, który był inicjatorem wprowadzenia prawda, tych łańcuchów i bereł uniwersyteckich, przedstawionego jako dziekana Wydziału Medycyny, i widzimy go już w todze profesorskiej. Czyli w 1964 roku te to, togi musiały być już wprowadzone do użytku, skoro y, Józef Dill został w ten sposób przedstawiony. Piękny portret autorstwa Jana Matejki. I drugi niezwykły portret przedstawiający profesora Józefa Szujskiego, historyka, rektora uniwersytetu w todze profesorskiej. Widzimy, że w latach 60., tutaj jest troszeczkę później, bo są lata 80., zostają wprowadzone te tradycyjne ubiory, zarówno rektorskie, jak i dziekańskie, i one są używane do dnia dzisiejszego. W 1870 roku została też odnowiona średniowieczna pieczęć uniwersytecka. Prawda, ta najstarsza ze świętym Stanisławem i Orłem. I tutaj też widać właśnie to nawiązanie do tradycji. Uniwersytet Jagielloński drugiej połowy wieku XIX, przeżywa taki bardzo dobry swój okres i to w zasadzie we wszystkich specjalnościach. Ale szczególnie tutaj mocną pozycję zyskuje sobie historia która jest ważna nie tylko jako prawda, dyscyplina naukowa, ale przecież również jako y, y, działalność, która wzmacnia ducha patriotycznego, który podkreśla historię, tożsamość, wielkość historii Polski, a w ramach tej wielkości historii Polski również wielkość uniwersytetu. Jeśli tak, nawiązujemy do tych średniowiecznych znaków, y, y, również do pieczęci, która podkreśla tożsamość i ciągłość. Jesteśmy proszę państwa w roku 1900, kiedy odbywa się jubileusz 500-lecia odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ten jubileusz stał się taką rekompensatą za nieudany jubileusz z roku 1864 i tak jak y przed jubileuszem 1864 roku sporządzono zespół insygniów rektorskich, dziekańskich oraz wydziałowych. Tak przy okazji jubileuszu roku 1900 tym razem nie uniwersytet sporządził dla siebie insygnia, ale zostały uniwersytetowi darowane insygnia, które do dnia dzisiejszego służą władzom uczelni. Głównym darem jubileuszowym był łańcuch rektorski ofiarowany przez byłych absolwentów Uniwersytetu w Dorpacie, a głównym inicjatorem sporządzenia tego łańcucha był historyk amator, baron Gustaw Manteuffel, który zaprojektował wspaniały łańcuch rektorski, który jest do dnia dzisiejszego używany. Ja jeszcze pokażę całość. Otóż yy, ogniwa łańcucha przedstawiają motyw powtarzającego się orła oraz na pierścieniu dwóch skrzyżowanych bereł, gdzie na skrzyżowaniu jest jeszcze raz powtórzony motyw orła. Proszę zwrócić uwagę, jak ten motyw orła cały czas bada w, te, w tym systemie znaków uniwersytetu Pod, powraca podkreślając najpierw Jagiellońską Fundację Uniwersytetu, a następnie Związek Uniwersytetu. Z państwem, z Rzeczpospolitą, Rzeczpospolitą Polską. A na zawieszeniu łańcucha mamy też motyw, który jest nam bardzo dobrze znany, mianowicie na tarczy przedstawiony orzeł powyżej po pierwsze świętego Stanisława, czyli znak, który występował na pieczęciach uniwersyteckich i który od XVII wieku był jednocześnie drugim herbem uniwersytetu. Zbliżenie zawieszenia tego łańcucha daje nam tak samo możliwość wejrzenia prawda, w piękno tego przedmiotu. Bo rzeczywiście wiele z tych obiektów, które prezentowałem tutaj na wykładzie, prezentowały naprawdę bardzo wysoki poziom artystyczny. To jest łańcuch, który jest obecnie używany przez rektora. W momencie sporządzenia tego łańcucha, łańcuch rektorski z 1862 roku został przekazany dla prorektora. I prorektor używa tego łańcucha, a z chwilą, kiedy liczba prorektorów się zwiększała, to wytwarzano nowe łańcuchy, i w tej chwili, prawda, tylu, ile jest prorektorów, tylu, tyle jest tych łańcuchów, prawda, dawnych rektorskich, teraz prorektorskich, ale to jest też związane z tymi przekształceniami, o których wspominałem. Drugi dar to jest, Pierścień rektorski. Tym razem, proszę Państwa, pierścień, a nie sygnet. Poproszę zobaczyć, że tym pierścieniem, prawda, pieczęci byśmy nie odciśnęli, który był darem z kolei społeczeństwa Wielkopolski i Prus dla Uniwersytetu. Zwróćcie Państwo uwagę, że układa się tam, te dary układają się również pewien taki, pewien taki logiczny zabieg podkreślający związek społeczeństwa spoza. Galicji z uniwersytetem. Pierwszy rektorski zobaczymy w dwóch ujęciach. Widzimy tutaj z jednej strony znowu orła, poniżej herb Andegaweński w nawiązaniu do królowej Jadwigi, a po środku tak zwanej szyny widzimy herb uniwersytetu, a w drugim ujęciu widzimy pogoń, a poniżej tak zwane kolumny w nawiązaniu do króla Władysława Jagieły, prawda, który był. Z pochodzenia Litwinem i Pogoń była zarówno herbem Wielkiego Księstwa Litewskiego, jak i herbem rodowym króla Władysława Jagieły, co dodatkowo podkreślają jeszcze prawda, te kolumny. I proszę Państwa, zaczęliśmy od e, obecności znaków uniwersytetu w życiu tym odświętnym, ale współczesnym uniwersytetu i chciałbym również w ten sposób nasz wykład zakończyć. Widzieliśmy na początku wykładu pochód uniwersytecki, władze rektorskie, dziekańskie, zmierzające do Auli Kolegium Nowum, gdzie odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego, a na początku roku akademickiego 2020-2021 odbyła się uroczystość, która odbywa się albo co cztery, albo co osiem lat. W zależności od tego, jak długo trwa poprzednia kadencja, uroczystość przekazania insygniów przez ustępującego rektora, rektorowi obejmującemu władzę. I tutaj widzimy poszczególne, jak gdyby, kadry tego ujęcia. Ustępujący rektor, profesor Wojciech Nowak, przekazuje na początku berło. Jest to berło Fryderyka Jagiellończyka, przy tym ja już nie będę szczegółowo tego omawiał, wymawia. Określone formuły w języku łacińskim, które oznaczają właśnie to przekazanie, przekazanie władzy. Kolejnym aktem przejęcia władzy jest przekazanie łańcucha rektorskiego. Widzimy, zdejmuje, prawda, łańcuch rektorski z szyi i nakłada nowemu rektorowi na szyję, i w końcu jest przekazanie pierścienia, nałożenie na palec pierścienia, jak gdyby Rodzaj zaślubienia z uniwersytetem. I proszę Państwa, końcowym aktem tej uroczyste, tego uroczystego przekazania insygniów jest to zdjęcie, które ukazuje prawda, obecnego rektora, profesora Jacka Popiela, już w pełni insygniów uniwersyteckich, a więc z berłem, które leży na pulpicie, obok niego z łańcuchem na szyi i pierścieniem, który jest nałożony na rękę. Zwróćcie Państwo uwagę, że jesteśmy w kolegium nowym, w auli, i w tle widzimy stalę rektorską. A mianowicie w kolegium nowym są, są ustawione na stałe oczywiście od 1887 roku stale rektorskie oraz dziekańskie, które wyróżniają władze. I tutaj, prawda? Również obydwaj rektorzy są przedstawieni w tej stali. Zobaczcie Państwo na zaplecku tej stali po środku jest tradycyjny herb uniwersytetu, święty Stanisław i orzeł, a po bokach dwa herby przedstawiające skrzyżowane berła. Widzimy, proszę Państwa, że tak jak powiedziałem na początku wykładu, tradycja która zapoczątkowała, została zapoczątkowana w średniowieczu i która była kontynuowana przez kilka stuleci trwa do dnia dzisiejszego. I Państwo jako studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego miejmy nadzieję po tym trudnym obecnym roku będziecie być może mieli okazję Uczestniczyć w następnej inauguracji. Bardzo zachęcam, żeby 1 października zmobilizować się, zorganizować sobie tak, taki czas, żeby być pod kolegium najpierw w maju, później na Plantach, później albo pod kolegium Nowym, albo pod Auditorium Maximum, zobaczyć na własne oczy pochód uniwersytecki i doświadczyć fizycznie wielkości tradycji i perspektyw naszego uniwersytetu. Bardzo państwu dziękuję. Na ostatnim slajdzie znajduje się adres e-mail prelegenta: zenon.piech@uuj.edu.pl. Na slajdzie wyświetlone są następujące logo: Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa, flaga Rzeczypospolitej Polskiej, Uniwersytet Jagielloński oraz Unia Europejska, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Nagranie wykładu zostało zrealizowane w ramach projektu Repozytorium Otwartego Dostępu do Dorobku Naukowego i Dydaktycznego UJ, współfinansowanego w ramach poddziałania 2.3.1 Cyfrowe Udostępnianie Zasobów Nauki Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa na podstawie umowy o dofinansowanie numer popc.02.03.01 łącznik 00. Łącznik 0030, łamane przez 17, łącznik 00. Czarne tło. Na nim logo Uniwersytetu Jagiellońskiego i działu do spraw osób niepełnosprawnych UJ. www.donuj.edu.pl Realizacja MB Film. Kraków 2021.